Jak dbać o gogle? To kolejny temat, który spędza sen z oczu naszych czytelników. Cześć, tu Tomek Kurdziel, magazyn NTN, Snow and More i nasz kanał YouTube. Na którym opowiadamy, odpowiadamy i opowiadamy różne ciekawostki na temat narciarstwa, oraz odpowiadamy właśnie na pytania naszych czytelników w formie wideoblogu. Dzisiaj temat, jak już słyszeliście, jak dbać o gogle. Wydawałoby się sprawa prozaiczna, ale z drugiej strony, jeżeli widzę, w jakim stanie gogle e, na kaskach czy na twarzach mają nawet moi bliscy koledzy, jak zachowują się ludzie, na przykład czekając w kolejce do wyciągu, bo na przykład ich gogle zaparowały, albo ich gogle mają w środku trochę śniegu po, jakiejś, po jakimś upadku na stoku, itd. że potrafią wziąć do ręki gogle i palcem w rękawiczce trzeć po wewnętrznej stronie szyby, żeby usunąć, żeby usunąć zabrudzenia czy ewentualną wilgość. No to naprawdę. Zaczynam wątpić, czy narciarze wiedzą, jak dbać o gogle. W zestawie do gogli zwykle otrzymujecie taką szmatkę z fibryny, z tworzywa sztucznego, bardzo miękką, bardzo wygodną w użyciu. Jeżeli takiej szmatki nie ma, to również do czyszczenia gogli nadaje się pokrowiec do gogli, czyli woreczek, w którym gogle są sprzedawane. Takie szmatki z. Sztucznego materiału z syntetycznego materiału, bardzo często znajdują się również w kieszeniach, w lewych kieszeniach na piersi w kurtkach, tak, żeby można było gogle oczyścić. Jeżeli chodzi o samoczyszczenie gogli ze strony zewnętrznej, nie ma najmniejszego problemu. Możemy wytrzeć je, możemy wytrzeć je szmatką, możemy je. E, Również na nie nachuchać, żeby były trochę bardziej wilgotne. Jeżeli są bardzo zabrudzone na śniegu, możemy wziąć troszeczkę śniegu i nakapać parę kropelek wody, rozpuszczając śnieg w dłoni, a następnie przetrzeć to szmatką. Natomiast pod żadnym pozorem pod żadnym, naprawdę pod żadnym pozorem mówię to zupełnie z pełną odpowiedzialnością tego, o czym mówię pod żadnym pozorem nie należy wycierać szmatką gogli od strony wewnętrznej. No ale przecież zdarza się, że do środka coś nam wpadnie, na przykład kropelka kremu do opalania, która zabrudzi naszą soczewkę od strony wewnętrznej. Może się zdarzyć, że tak jak już wspominałem, możemy upaść na stoku i, i wtedy zabrudzić śniegiem gogle od wewnątrz. Co robić w takiej sytuacji? Otóż ja czyszczę gogle od strony wewnętrznej od czasu do czasu również w domu w taki sposób, że jeżeli jest taka możliwość, to... Zdejmuję soczewkę, od, odczepiam soczewkę od ramy, kropę, daję kropelkę płynu do mycia naczyń na wewnętrzną stronę gogli oraz wkładam szybę pod strumień letniej wody, rozprowadzając delikatnie ten płyn, który odtłuszcza wewnętrzną stronę gogli, a następnie płuczę pod bieżącą wodą, spłukuję, strzepuję i najlepiej żeby taką, taki tak oczyszczony gogle od wewnętrznej strony wysuszyć za pomocą suszarki do włosów nastawionej na niską temperaturę, to znaczy chłodnym, chłodnym strumieniem powietrza lub ledwo ciepłym strumieniem powietrza, tak żeby nie zostały żadne zacieki. Od czasu do czasu w ten sam sposób odtłuszczam zewnętrzną stronę gogli. Jeżeli nie mamy możliwości, albo jest to bardzo utrudnione, żeby gogle odmontować od ramy, to oczywiście możemy to zrobić przy pełnych goglach. Teraz mam pewien kłopot, żeby te gogle połączyć w jedną całość, co powinno być łatwe, ale jest nawet bardzo łatwe, jak się okazuje. Więc można to oczywiście zrobić dokładnie w ten sam sposób z całą ramką, przy czym wiedząc o tym, że... Nasączy nam się również trochę gąbka wodą i potem będziemy musieli to wysuszyć. A więc kropelka płynu do mycia naczyń. Letnia woda, rozprowadzenie, wypłukanie, wytrząchnięcie wszystkich drobinek wody, wysuszenie suszarką, położenie gogli w okolicy kaloryfera, niekoniecznie bezpośrednio na kaloryferze, dlatego że no, nie chcemy, żeby coś się stało z, na, z naszymi goglami, na przykład jeżeli kaloryfer będzie grzał bardzo mocno w nocy, ale chodzi o to, żeby bardzo dobrze wysuszyć zarówno wewnętrzną część szyby, jak i gąbkę, która jest wokół ramy. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż wewnętrzna część szyby pokryta jest warstwą tak zwanego antifog, czyli materiału, który ma za zadanie zapobieganie parowaniu gogli. I ta warstwa to jest po prostu natryśnięta warstwa porowatej substancji, która ma za zadanie absorbować drobinki. Wilgoci, które są wewnątrz gogli, w taki sposób, że po prostu wypełnia tę chropowatość, wypełniają drobinki wody. Jeżeli szyba jest wilgotna, no to po prostu w którymś momencie gogle zaczynają parować, bo ta powierzchnia nie jest już w stanie dalej absorbować kolejnych drobinek wody. Jeśli my teraz za pomocą naszej rękawiczki, czy jakiegokolwiek innego tworzywa, czy nawet palca. Podrapiemy tą, tą powierzchnię, no to nasze gogle zaczną bardzo szybko parować, dlatego że po prostu wytrzemy, wytrzemy tę powierzchnię antyfog. Druga sprawa, część producentów natryskuje również od wewnętrznej strony filtr UV na gogle. Tym samym, szorując gogle od strony wewnętrznej, niszczymy filtr UV, a to już nie jest takie wesołe, dlatego że jeżeli mamy gogle, które zaczną przepuszczać promienie UV do naszej źrenicy, no to de facto nie ma niczego gorszego niż Szyba, która przyciemnia, nie dopuszcza światła, pełnego spektrum światła do, o, do naszych oczu, ale przepuszcza promienie UV. Czyli nasza źrenica się rozszerza, bo mamy ciemną szybę, a, a promienie UV wpadają do środka oka. No to z tego mogą być poważne problemy. A więc pod żadnym pozorem, proszę to, o tym jeszcze raz pamiętać, nie należy wycierać gogli od strony wewnętrznej. Jeszcze jedna sprawa, ostatnia już. Co zrobić, jeżeli na przykład upadniemy na stoku? Zdarza się to wszystkim i wypadek był na tyle dynamiczny, że gogle są, że gogle są pełne śniegu. Otóż w takiej sytuacji najlepiej jest zdjąć gogle z kasku, wytrzepać się o dłoń, tak żeby cały śnieg usunąć z wnętrza gogli, a następnie pojechać do najbliższej chaty na stoku, restauracji na stoku i w suszarce do rąk wysuszyć wnętrze gogli. Nie zawsze jest to możliwe. Co zrobić, jeżeli nie ma nigdzie w pobliżu chaty na stoku albo ubikacji, gdzie znajdziemy suszarkę do, do rąk? Ostatecznym rozwiązaniem jest użycie chusteczki, papierowej chusteczki do nosa. Taką papierową chusteczkę wkładamy do środka gogli i odsączamy nadmiar wody w taki sposób, że nie wycieramy wewnętrznej strony gogli, tylko po prostu pomału i systematycznie. Odsączamy kropelki wody, które znajdują się w środku gogli, za pomocą chusteczki papierowej. W ten sposób posuszone gogle możemy dalej używać tego samego dnia na stoku. W domu możemy je wysuszyć za pomocą e, suszarki e, do włosów. To samo dotyczy e, ramki gogli. To, znaczy, to samo, to znaczy trzeba ją suszyć, dlatego że e, ja widzę bardzo często ludzi, którzy wracają z nart, e, wrzucają gogle do. Mokrego od potu głowy kasku, i następnego dnia narzekają, że ich gogle parują. No oczywiście, że parują, dlatego że cała gąbka jest nasączona wodą. Jeżeli ta gąbka jest nasączona wodą, no to bardzo szybko zapychają się pory tej substancji porowatej, o której wcześniej rozmawialiśmy, i w ten sposób ta substancja jest napełniona drobinkami wilgoci. I gogle zaczynają parować. A więc pamiętajmy o tym, żeby nasze gogle nie były nie tylko czyste, ale również suche. Dobrze jest suszyć gogle. Naprawdę codziennie po, każdej, po każdym dniu jazdy. Jeśli podobało Wam się to, o czym mówiłem przed chwilą i lubicie nasz, nasz kanał, to bardzo prosimy o subskrypcję oraz naciśnięcie tej takiej małej ikonki dzwoneczka w prawym dolnym rogu ekranu. To spowoduje, że będziecie otrzymywali informacje o następnych, o następnych naszych produkcjach. Jeżeli chcecie zostawić pytanie, jeżeli chcecie mieć z nami kontakt, jeżeli chcecie, żebyśmy porozmawiali na jakiś temat, który Was nurtuje, zostawcie to pytanie, ten temat po prostu w komentarzu pod filmem. Ach, no i oczywiście zapomniałem o anegdotce. Jest to naprawdę wspaniała historia, jeszcze raz wezmę gogle do ręki. Jak kupujemy nowe gogle w sklepie i mają one wymienną szybę, to bardzo często ta dodatkowa szyba zabezpieczona jest folią. No i do mnie do sklepu przyszła pewna klientka i powiedziała dzień dobry z dosyć napiętą miną. Wczoraj kupowałam u pana gogle i chciałam je dzisiaj zareklamować, dlatego że przez te gogle nic nie widzę. No, i ja wziąłem te gogle od niej, yy, z jej ręki i zobaczyłem, że wymieniła szybę tak, jak jej pokazywałem dzień wcześniej, natomiast ta szyba nie miała usuniętej od strony wewnętrznej folii. No więc ja zdemontowałem szybę i bardzo, bardzo powoli zacząłem tę folię odklejać. Na co pani zaczerwieniła się po czubki uszu i powiedziała, Jeszcze nigdy w życiu nie było mi tak głupio. I to taka anegdotka na dzisiaj. Jeszcze tu jesteście? No więc słuchajcie, przypomniała mi się jeszcze jedna anegdotka i skoro jeszcze jesteście przed ekranem, to ją opowiem. Do tegoż samego sklepu w Szwajcarii, mówię ciągle o Szwajcarii, gdzie podobno ta wiedza na tematy narciarskie jest większa niż u nas, przyszedł pan z potwornie porasywanymi goglami po wewnętrznej stronie i zapytał się, że chciałby te gogle zareklamować, dlatego że kupił je niedawno, a a e, przestaje przez nie cokolwiek widzieć, dlatego że one są tak strasznie porysowane. Na co ja powiedziałem, że oczywiście nie może tego zareklamować, gdyż uszkodzenie jest mechaniczne, ponieważ tar wewnętrzną stronę e, soczewki, gogli. E, a ja w zasadzie wszystkich klientów, którzy kupują gogle u mnie, e, informuję, że tego nie powinno się robić. Na co pan zafrasował się bardzo i zapytał się, a czy nie dałoby się jakiejś tej warstwy jeszcze raz natrysnąć od wewnętrznej strony? No niestety. Takich rzeczy nie da się zrobić, ale to już była naprawdę ostatnia anegdotka, jeżeli chodzi o temat, jak dbać o gogle.